Panie Marianie, zanim zadam pierwsze pytanie, chciałbym się Panu do czegoś przyznać. To, że dzisiaj tutaj siedzimy i rozmawiamy przed kamerą, to poniekąd Pana zasługa również. I nie chodzi tylko o to, że się Pan zgodził na ten wywiad, ale 12 lat temu, kiedy pierwszy raz odwiedziłem mojego brata w Warszawie, wybraliśmy się do parku. Nie powiem już, jaki to był park i w jakiej dzielnicy, bo mój brat wielokrotnie się przeprowadzał. Między Chełmską a ulicą Hańczy jest taki park sielecki, zabytkowy park e, ze starorzeczem Wisły. I tamtędy pływał Stanisław August łodzią z, z, e, z Łazienek do, do Wilanowa. Podejrzewam, że tak, bo woda była. E, siedzieliśmy tam przed koncertem i spożywaliśmy pewny złoty trunek. E, w pewnym momencie ze zakrętu wyszła para. To był pan ze swoją małżonką. E, I pamiętam, że byłem pod takim wielkim wrażeniem, że mogłem spotkać kogoś znanego, tak po prostu na ulicy, bo tutaj e, w Zagłębiu się to zbytnio nie spotyka. Ja w linii tego parku mieszkam, mam taki segment i zwykle chodzę, e, chodziłem z dziećmi, potem z wnukami, a, a teraz z ukochanym pieskiem wziętym ze schroniska. I właśnie byłem pod takim wrażeniem, że... Zacząłem się interesować tym. Ciekawe, jak wygląda życie artystów, gwiazd tak już bardziej prywatnie. Dlatego między innymi zająłem się wywiadami z gwiazdami tutaj w Pałacu Kultury Zagłębia. Dlatego bardzo panu dziękuję. a czy... bardzo, Ale chcę nadmienić, ja nie czuję się ani gwiazdą, ani broń Boże celebrytą. Unikam wywiadów. Unikam e, zdjęć na tak zwanej ściance. Nie, nie uświadczy mnie pan na ściance. Zawsze uciekam im i mnie gonią. I czasem to się e, kończy nawet, e, jakby ja jestem dość impulsywny, przykrą rozmową. Mówię, macie tysiące zdjęć, możecie sobie wykorzystać. Nie, nie będziecie z okazji tej następnej mnie męczyć tym jednym bdzią, bdzią, bdzią. Dlatego też nazwałem artystą na początku? <grym> nie, ja, ja nie. nie. Nie, no mam jakieś garnitury, mam smokingi, ale, ale ja jestem taki piesłata, taki łachudrowaty, także nie, nie, nie lubię się prężyć przed mikrofonami, jak niektórzy. E, nawiązując do mojej anegdoty, czy pamięta pan jakieś spotkanie z wielbicielką, jakieś szczególnie zabawne, które zapamiętał pan na lata? <grym>, ale to musi być to... Niestety padnie tutaj grubsze słowo. Nie ma problemu. Grubsze Słowo. Otóż nie pamiętam, co to był? Jakiś Lizbark warmiński, albo gdzieś tam w każdym razie, albo Mazury, albo wybrzeże. Jadłem obiad w, w, w takiej podłej knajpce, ale, ale danie było dobre. Wątróbka z, z cebulką jakiś rosół tego. No i podchodzi do mnie lekko, że tak powiem. E Zachwiany facet wali mnie pięścią w i Lubię cię, ch...". I to była najlepsza recenzja, jaką dostałem w życiu. Bo to było ze szczerego serca i prawdziwe. E, jesteśmy dzisiaj tutaj. E, wystąpi Pan na deskach Pałacu Kultury Zagłębia e, w koncercie Młynarski osiecka Przybora, e, piosenki z górnej półki, e, projektu Andrzeja Strzeleckiego. Z okazji 61. urodzin Pałacu Kultury Zagłębia, czy ma Pan jakieś szczególne wspomnienia z pałacem? Ja, wydaje mi się, że w tej salce byłem ze swoim recitalem, ale być może też i na, na dużej scenie też bywałem, bo ja z, z różnymi kabaretami, jakby to powiedzieć, obcuję. On gdzieś w latach 80. z kabaretem 60 minut na godzinę to taka estradowa wersja. Słynnej audycji radiowej z Marcinem Wolskim, Januszem... E, nie, Janusza nie było, był Andrzej Zaorski. E, Jurek Kryszak, Ewa Wiśniewska. Na pewno tu byliśmy. Po, po czym związałem się z moim niedużym kolegą Wiktorem Zborowskim w takim kabarecie duo, które w Australii został przechrzczone na super duo. No już tak zostało. No i jeżeli ze swoimi recitalami, które trwają. Półtorej godziny, dwie godziny, dwie godziny, piętnaście, bo zwykle publiczność nie, nie chce mnie puścić i, i, i jakby to powiedzieć, jak Wiktor Zborowski określił, siekierą nie można odrąbać tego kurdupla od mikrofonu. Ja mówię, słuchaj, już kto jak toalety powinien znać się na, na pieniądzach. I jeżeli się podobasz, to trzeba im dać tyle, ile chcą, bo cię kupią drugi raz. Um, chciałbym zapytać, czyja twórcza z tych trzech e, wybitnych e, muzycznych e, twórców czy, jest Panu najbliższa? Czyli Czy Osiecka, czy Młynarski, a może i Przybora? Z Przyborą głównie stykałem się w szkole teatralnej. Wiem. Miałem... Sukcesy w różnego typu duetach i tercetach, między innymi piosenka Trzech Myśliwych z, z Damianem Damięskim z Jankiem Englertem, żeśmy wykonywali. Andrzej Zaorski był też też, też przepraszam. I, i, i potem na ryby, na Grzyby, na lwyby z Andrzejem Zaorskim. Bardzo podobaliśmy się panu przy Boże. W tych, tych grupowych, jakby zajęciach piosenkarskich. Bo muszę przyznać, że po szkole, po zdaniu dyplomów, między innymi też muzycznego, jakby na długie lata wziąłem rozbrat z piosenką. Uważałem się za aktora dramatycznego i mimo, że, że pan Sempoliński. Nawet proponował mi stworzenie teatru muzycznego, żebym śpiewał. Pan z kolei mój ukochany profesor Bardini twierdził, że powinienem zająć się operą. Ja wtedy to odebrałem jako, jako, jako jakiś przytyk, że co, jak chcę grać Hamleta, Macbetha, a nie, a nie śpiewać Jątka w halce. Ale chodziło mu o, 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 o to, że miałem silny, bardzo wysoki głos, a jednocześnie po, potrafiłem śpiewać basem. No więc miałem dużą amplitudę, e, e, rozpiętość głosową. I, no i potem przez lata ba, bardzo się lubiliśmy z profesorem Badim. Pytał mnie pan, kto jest mi najbliższy? Najbliższy bez wątpienia jest mi Woj, Wojtek Młynarski. Wojtek Młynarski, którego poznałem w 1962 roku. Wziąłem udział. W, ja jestem nie y, Warszawiakiem z urodzenia. Mimo, że tata zginął w ostatni dzień powstania na Mokotowie, nie będąc Warszawiakiem, też przybył do Warszawy, żeby, żeby tak sobie zginąć. Yy, yy. Ja pochodzę z Puław, z Lubelszczyzny. I, i, i jakby to powiedzieć, no, w tej Warszawie czułem się tak, że nie, nie, do tej pory nie, niezbyt dobrze się czuję w Warszawie. Lubię prowincje, Lubię też Śląsk. Tu mam rodzinę. Basię, o pania, która, która była żoną mojego zmarłego brata. Mam bratanków. No, właściwie takie przyszywane wnuczki, no, dziewczynki, które są ich córkami. E, więc szczególnie z Gliwicami jestem bardzo związany. Ale też również lubię, lubię te tereny. E, i, I podziwiam pracowitość tego, tego ludu żyjącego na tej ziemi. No, jestem co prawda za, za ograniczeniem zadymiania, bo nie tylko siebie, ale własne dzieci i wnuki, więc myślę, że, że ten lud również zrozumie, że niestety trzeba powoli zacząć odchodzić od węgla. Dlaczego mi jest Wojtek Młynarski bliski? Otóż, jak mówię, spotkałem go w 1962 roku w hybrydach, starych hybrydach na ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Z takiej dziwnej okazji. Otóż wziąłem udział w konkursie piosenki amatorskiej, bo jeszcze byłem wtedy amatorem na pierwszym roku szkoły teatralnej, wziąłem i wygrałem ten konkurs aequo z młodziutką Violetto Villas. I koncert laureatów odbywał się w tych hybrydach, a równolegle w innej salce występował kabaret. Nie pamiętam nazwy, czy to już był. Pod egidą Pietrzaka, czy jeszcze nie. Być może to były zalążki tego potem wspaniałego kabaretu. I zobaczyłem tam oprócz wspaniałych wykonawców takiego długiego, przecinkowatego faceta o takim przenikliwym, niebieskim spojrzeniu ostrzyżony na Jerzyka. I zwróciłem na niego uwagę, bo nie tylko podobało mi się to, co wykonywał i jak wykonywał, ale. Dziwna ta, coś miał w sobie nietuzinkowego, jakby to nazwać. No i od tamtej pory się zaprzyjaźniliśmy. On potem przychodził do szkoły teatralnej, przychodził na, na, na egzaminy z piosenki, na właśnie dyplomy muzyczne. I wiedział, że nieźle śpiewam. W związku z czym po latach zaangażował mnie w 1982 roku. Do swojego Brela w Teatrze Ateneum. I potem już nastąpiły dalsze: Hemar, Wysocki, e, wiele koncertów w sali kongresowej, między innymi dotyczącej e, przedwojennej literatury muzycznej, że znaczy tam chodziło o Ordonkę. I przez lata przyjaźniliśmy się. Jak wiadomo, Wojtek był dość trudnym człowiekiem w obcowaniu, i czasem niektórym z moich kolegów, a nawet koleżanek dostawało się po uszach. Nie wiadomo czemu nawet. Natomiast mnie nigdy nie zaczepił. Nie wiem. Ja mogłem sobie na wiele pozwolić. Wiele prawdy by powiedzieć w oczy, na przykład, że źle się zachowuje, że nie powinien sekować Janusza Stokłosy, czy Janusza Józefowicza, którzy, którzy mu ustawiają i muzycznie, i ruchowo spektakle, że oni są twórcami, a oni od psychicznych ciot i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym nie było to... No, w ferworze pracy był dość trudny. Na mnie nigdy nie warto. Ja mogłem powiedzieć mu na przykład, bo on powiedział, a kto tu jest reżyserem? Ja mówię, ty jesteś reżyserem, jak skozić dupy trąba. I, i, I to mi przeszło. E, otóż Wojtek był reżyserem. Miał niesłychany smak. I literacki, i muzyczny. I świetnie przekładał z francuskiego, ale i z rosyjskiego. E, więc te jego przekłady są Genialne, bo był to wielki poeta. Nie wszyscy sobie zdają sprawę. On skromnie nazywał się tekściarzem, a nie, to był naprawdę wielki poeta i, i wielki nauczyciel, tak jak Andrzej Wajda w filmie, jest dla mnie nieodżałowanym nauczycielem polskości, że o Polsce można mówić i niedobrze, i bardzo dobrze. Nie tylko dobrze, bo nie jesteśmy takim świetlanym narodem, jak niektórzy usiłują się utrzymywać. Mieliśmy swoje grzeszki w trakcie historii polskiej, więc tr tr trzeba mówić o naszych małościach i wielkościach. I to robił Wojtek, i to robił Wajda. Teraz albo się mówi, w czambuł się wszystko potępia. Ja, na przykład, nie chciałem pójść na film Kler. Nie dlatego, że jestem wyznawcą Radia Maryja, czy tak broń Boże, jestem normalnym katolikiem. Ale wiem, znam wielu wspaniałych księży Nie można mówić tylko, tylko czarna strona, że pedofile, alkoholicy, dusi grosze, że tak. i dlatego nie chciałem iść na ten film, bo wiedziałem, że źle to odbiorę. Bo jeżeli się pokazuje obraz, czarny nawet. To trzeba też zobaczyć jasne strony wokół. Ja znam, w tej chwili jest już kardynałem, Konrad Krajewski z Rzymu. Cóż to za genialny człowiek! A poznałem go jak był prałatem. Spędzałem 40-lecie ślubu w Rzymie i on odprawił mszę koło, notabene koło, koło grobu Jana Pawła II. No, wspaniały człowiek, który nic nie chce dla siebie, wszystko inne, swoje mieszkanie oddał bezdomnym. Znam takich księży również w Warszawie, więc dlaczego, jeżeli kto, ktoś ma takie zdanie, to sieje wokół w sumie nieprawdę? Bo ja wiem, że Kościół ma swoje grzechy i jak on się pewnie orientuje, jestem centrystą, to znaczy Daleko daleko mi do dobrej zmiany. E, ale to nie powód, żebym. E, no nie lubię skrajności. Obraz zawsze jest. Albo kolorowy, albo ciemno jasno szary. A ja chcę zapytać się właśnie o obraz czarno-biały. E, bo zahaczył pan o te czasy, kiedy jeszcze obraz w telewizji był czarno-biały, e, zwłaszcza, że zaczął pan swoją drogę aktorską w praktyce od 1965 roku. Mm, czy nie uważa pan, że... aktorską, mój drogi panie, zacząłem od roku 62. Aha. Już wówczas nakręciłem pierwszy swój film, miałem 18 lat, z Andrzejem Wajdą. Była to miłość dwudziestolatków. Czyli mój błąd. E, czy nie uważa pan, że ta czern i biel nadawała o wiele więcej kolorytu, e, niż dzisiejsza telewizja e, w życiach Polaków? Cieszę się, że to mówi młody człowiek, bo ja tak uważam. Mnie, jak przeszliśmy na kolor, to jest takie amerykańskie, takie wygładzone, takie... Niejaki. Oczywiście są teraz operatorzy, między innymi Polacy, którzy genialnie robią kolorowe. Ale te pierwsze filmy to były jakieś takie cukierkowate G. Ale zawsze wolę film czarno-biały niż, niż, niż kolorowy. No zresztą to pa Pawlikowski robi świetnie, czy Ida, czy, czy teraz Zimna Wojna, której jeszcze niestety nie oglądałem, ale na pewno mu musi być świetna. Polecam. Oglądałem. Bardzo dobry film. Dzisiejszy wywiad też będzie w czerni bieli zrobiony. Chciałem zapytać jeszcze o właśnie te czasy dawniejsze. Czy łatwiej było być aktorem przed ustrojową transformacją? Czy łatwiej jest być aktorem teraz? Od zarania ten zawód był zawodem kapitalistycznym. Jeżeli ktoś był dobry, robił dużo i, i zarabiał sporo. Jeżeli średni, to średnio zarabiał i średni. Jeżeli słaby, no no to niestety musiał się przekwalifikować, albo gdzieś być, nie wiem, kaowcem w Domu Kultury, czy, czy, czy u, uczyć dzieci, no, no bo nie, nie wszyscy utalentowani kończą szkołę teatralną. Zresztą to nie jest wymiernik, studia nie są wymiernikiem, znam wielu amatorów wspaniałych i wielu zawodowców mniej wspaniałych. E ja pamiętam, że ja przyszedłem, mimo że miałem 17 lat w szkole teatralnej, byłem w pełni ukształtowany artystycznie. Na czym polega talent? Otóż z tymi predyspozycjami do tego bardzo, bardzo ciężkiego zawodu trzeba się urodzić. Trzeba mieć typ wrażliwości, nadwrażliwości. I należy, można to wykształcić w pewnym momencie, ale wykształcenie to nie jest to samo, co jak się człowiek taki narodzi. Być może okupacja, wojna, że ja jako dziecko przeży, urodziłem się w 1943 roku i przeżyłem bombardowanie Puław przez, przez Sowietów, jakieś zagrożenie, które ja byłem strasznie lękliwym dzieckiem. Nie można nie było samego zostawić. W ciemnym pokoju broń Boże. Darłem mordę na całe puławy, jak babcia poszła gdzieś na targ zrobić zakupy. E, więc gdzieś. No Czasem są takie przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No więc tu się trochę zgadza, że ta, ta wrażliwość, ta, ta, ta jakieś okropne sny, które miewałem, że coś lata nade mną, jakieś stwory dziwne w takiej ciszy nadlatują. No ja się budzę z wrzaskiem. No jak powiedziałem, byłem bez ojca, bo ojciec mnie widział, jak miałem trzy miesiące ostatni razem, bo, bo, bo uciekł z oflagu. Był leśnikiem i, i przedwojennym, podporucznikiem, bo skończył chorążówkę. Niektórzy byli w obozie ponad 5 lat, a mój ojciec po dwóch miesiącach uciekł. Poszedł do szpitala, przebrał się za pielęgniarkę i wyszedł z bramą sobie za oflagów. I wrócił do Puław i działał oczywiście w obozie, AK w Puławach. Nawet jest jego grup symboliczny w Rzyżynie jak, jako kapitan. Nie, był, był porucznikiem w tym dowódcą dwóch kompanii o jeden i o dwa pułku basta. No i niestety, jego, jego no można powiedzieć, ukochanie swoich żołnierzy doprowadziło do, do, do śmierci, bo wiadomo było, że już powstanie się kończy. Panie poruszniku, niech pan idzie, bo był ciężko ranny w biodro. Niech pan idzie, to już jest koniec. Nie, zostanę ze swoimi chłopcami. Bo ci chłopcy to byli jakby jego dzieci. On miał 39 lat, a oni mieli po 17, 18, 20, i on ich chronił jak dzieci. No ale, ale osierocił dwóch synów i, i, i matkę. Więc z, z drugiej strony, z kolei, no, to, no ale to nie żyliśmy w tych czasach, nie wiemy, jak, jak to mogło być. E... Jestem mistrzem dygresji. Mam to po matce, która jak zaczynała opowiadać mi o Aleksandrze Macedońskim, kończyła na Nowej Hucie. I teraz nie wiem do, 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 do czego ja to nawiązywałem. Jeżeli reżyser spotkał aktoreczkę, która mu się bardzo wpadła do. i w jakiś sposób ona zrobiła karierę. Tak jak niektóre panie na przykład robią karierę, prawda? Nie będę wymieniał instytucji. E, e, to, to, ma, to miało krótkie nogi, bo film nie wyszedł. W związku z czym drugiego filmu już nie kręcił z tą aktoreczką, bo wiedział, że sam się grzebie tym. Osobem. Więc nie, 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 nie można przez. Pewnie, że w tym środowisku istnieją układy gdzieś, coś tego, ja nie znoszę tego. Jestem obok środowiska i sobie przędę ten mój zawód, jakby to powiedzieć tak samotnie. Raz lubię to środowisko i szybko się zaprzyjaźniam i szybko znajduję się w grupie, a drugi raz nie znoszę tych układów, tych uśmiechków, tych festiwali, tego pseudo wielkiego świata, te czerwone dywany, ścianki. Nie, ja... Mimo, że uprawiam publiczny zawód, nie lubię być na afiszu. No, chcę być szarym, normalnym człowiekiem, którego nikt nie poznaje, ale nie ma niestety na to rady. Nawet będąc na występach w RPA, poszedłem na przylądek, przylądek Dobrej Nadziei, jak się te dwa oceany no, tam jest koniec świata. No I trzeba wejść na taką górę po takich schodach. A ja miałem kłopoty z kręgosłupem: mam dziewięć przepuklin kręgosłupowych. No, i tam się skrabie z żoną po, po, po tych schodach, i w połowie drogi spotyka mnie 50-osobowa wycieczka z Polski. No i, <noise> nie dało się. W każdym razie jestem dość przeciwny. Jestem bodajże że jedynym aktorem, który mówi, że gdyby się urodził po raz drugi, nigdy by nie wybrał tego zawodu. Bo wiem, jaki to jest straszny, piękny, ale straszny zawód. Wielokrotnie pytają, cóż to jest talent? Otóż ja uważam, że talent to jest predyspozycje, mrówcza praca i dobry gust, że z tysięcy możliwości wybiera się to, które odpowiada mnie i podoba się widzom. Bo wielokrotnie nie będę wymieniał nazwisk. Zdarzają się, że jest wspaniały talent, no chociażby Violetta Wille z kiepskim gustem. I potem to się gdzieś roz, rozjechało. I wiele takich osób jest, że nie słuchają się dobrych rad. No i niestety ta osoba też tak znikła jakoś. Więc mówię o tym guście i o. Ja jestem bardzo pracowity. Mam córkę, która jest japońską, i mówi, tobie grozi choroba karosi, czyli śmierć przepracowania. I ja mówię, ale ja chcę umrzeć w biegu. Ja nie chcę umierać jak Wojtek Młynarski. Leżąc jak kłoda. I żyły tylko oczy. No. Ten Wojtek, który przed śmiercią powiedział, że miał trzech przyjaciół. To znaczy Jerzego Delfla, Mariana Opanie, Wiktora Zborowskiego. Czyli dostąpiłem zaszczytu wielkiego, że uważał mnie za przyjaciela, bo rzeczywiście jak z, ze mną było nie w porządku, a zdarzało się, to on mi pomagał. Jak z nim było nie w porządku, to ja mu pomagałem. Zawsze byłem pierwszy, żeby mu pomóc. Nie bałem się, bo czasem potrafił być groźny. Ostatnie pytanie. Panie Marianie, czy była kiedyś taka rola, którą Pan nie przyjął, a następnie tego żałował? <laughs> wiem do czego pan pije. Otóż, jeden z moich najlepszych filmów, jakie nakręciłem w życiu, to był Palec Boży w reżyserii Antoniego Krauzego. Dostałem za to mnóstwo nagród, i, i krajowych, i zagranicznych. Potem mi zaproponował film, w którym to żałuję, że nie, że nie zagrałem. Ma bardzo, bardzo dobry scenariusz, ale byłem tak zmęczony, że mówię Antek, muszę odpocząć, muszę wyjechać nad morze. I zagrał to za mnie Henryk Bista. Świetny aktor. Po latach, kiedy było odnowienie elektroniczne tego Palca Bożego, spotkaliśmy się w kinie Kultura w Warszawie z Antkiem i Antek mówił, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zagrasz u mnie obu Kaczyńskich. Ja posiłem mnie. Ale Maryś, bo on mnie nazywa Maryś. Przecież u mnie yy, 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 Franceski grał Kociołka, Gomułka grał Pszoniak. No, ja mówię w takim filmie bardzo. Ja bym nawet lepiej zrobił tego gomułkę, bo yy, Pszoniak ma nieco semickie rysy. Ja nie mam semickich rysów. Ja zrobiłbym sobie łysinę, potrafię tak mówić jak Gomułka i tam. A tu nie, ja nie będę nikomu torował drogę do władzy albo. Będę cię mękolił, aż się zgodzisz. Za, za rok znowu propozycja. Ja mówię, chcesz, to ja ci zajrzę. Sympatycznego, bo akurat lubiłem Lecha Kaczyńskiego. Bywałem, kiedy był prezydentem Warszawy, bywałem u niego na opłatku, więc lubiliśmy się i, i... wiedziałem, że jest to inteligentny, ma wspaniałą żonę. No, z Jarosławem lekko gorzej, jakby to powiedzieć by był. A Jarosia, ja ci zagram z rozkoszą. Wiesz, będzie jeździł i tak. No. jak chcesz mogę też mówić, tak jak on potrafi, ale ja uważam, że jeden do jednego nie można grać. Trzeba od, od trzeciego, Będzie wszystko, miał wszystko takie nieruchome oczy, jak Putin. Chcesz, żebym ci tak zagrał? No przestań, przestań, przestań. No. Za następny rok znów pytają mnie gdzieś na lotniskach. To pan że będzie grał lecha. Ja mówię, nie będę grał lecha Kaczyńskiego. Zresztą mówiłem, że nie zagram ani z jednej, ani z drugiej strony. Nie będę komuś torował drogę do władzy, bo to jest olbrzymia odpowiedzialność. Poza tym nie, nie wierzę w zamach. No prosta rzecz. Bartak u nas, bartak u Ruskich i koniec. I już. No i potem się rozpętała burza, bo obudzili mnie rano jakiś onet, ja nie wiem co to jest w ogóle, ja się nie znam na tych internetach. To, czy pan zagra? Ja mówię: Odkrzańcie się ode mnie, nie zagram, bo jestem w miarę myślącym człowiekiem i nie będę grał w jakichś bzdurach, o jakichś zamachach czy coś No i cały świat się rozpętała burza. Pochankę chce rozmawiać ze mną: kropka na d, lis, tego, czy tego jakaś Rasija, Washington Post. No to troszkę żałuję, że odmówiłem. A ja wszystkim odmawiam. Wszystkim odmawiam, wszystkim odmawiam, bo nie chcę, żeby to... Bo... No, akurat koło mnie mieszkał student AWF i mówi pani Marianie, pod Pana domem chcą robić demonstrację. A ja nie miałem obstawy, jak wówczas żyjący generał Jaruzelski. To co? Przyjdzie grupka kiboli, rzucą mi E, koktajl Mołotowa przez okno i po herbacie, albo podpalał samochód. Przez, przez tydzień trzymałem samochód gdzie indziej. No i to tak, wie pan, idę do kościoła i z jednej strony te starsze pani, ach, profesor Zyberc na dobre i na złe, a z drugiej, o, to ten nie zagrał, to zdrajca narodu i tak dalej. Kibole, piłkarski poker, a, to ten, no, no, i, no i widzi pan. I tak nie wiedzą, czy mnie kochać, czy nienawidzić. W związku z czym mówię, że odmówiłem i raz żałowałem. Raz. Mianowicie, na Bemowie w Warszawie jest nowa jakby wytwórnia, studia zbudowane przez jakiegoś biznesmena. Nie, to, I w jednej hali kręciłem prawo Agaty, gdzie grałem ojca dygant, a w drugiej kręcony był Smoleńsk. I mi się cholera jasna, ile ja straciłem. Miałbym dwie stawki, dwa obiady i dwie przerwy. I wtedy żałowałem. To dziękuję, panie Marianie, że nam pan nie odmówił. Dziękuję bardzo za wywiad. Wszystkiego dobrego życzę.